Co tu się dzieje, Adi? No, w tym momencie część trenerów ma przerwę, a reszta, a właściwie wszyscy czekamy na dane z Wielkiej Brytanii o 13 i o 13.30 mam dane ECB, 14.30 Stany, także jeszcze mamy co do rozgrywania i czekamy na dalsze ruchy na wykresach. Czyli 13.30 i zaczynamy. 13, za chwilę 13 na funcie, bo też już mamy czytelną sytuację na funcie i na te wyniki czekamy, no i za chwilę ECB i Europa tak samo. Dobrze, zobaczymy, co się będzie działo. Super.